11 maja na terenie pałacu w Kończycach Wielkich odbył się piknik rodzinny pod hasłem Herbatka u hrabiny. Na plenerowej scenie nie zabrakło występów artystycznych oraz prezentacji książek Tomka Sochackiego, który przetłumaczył na gwarę cieszyńską Małego Księcia i Kubusia Puchatka. To trzeci piknik. Skąd pomysł, żeby organizować właśnie takie spotkania, takie rodzinne, tu herbatka u hrabiny? Ja rozumiem, to trzecia edycja, także gdzieś tam musiał się pojawić taki pomysł i kontynuujecie. Pomysł to właściwie pojawił się od samego początku. Już samo to, że fundacja jest pod patronatem naszej dobrej pani, która była filantropką, która tutaj się mocno udzielała wśród w lokalnej społeczności. Dlatego też chcieliśmy... Pierwsza sprawa właśnie ta związana z książkami, czyli utrzymywanie tradycji na miejscu, ale także jest pałac, czyli powiedzmy zupełnie inne klimaty, zupełnie inne sfery. W związku z tym właśnie taka aukcja, która niekoniecznie musi trafiać, znaczy przedmioty z takiej aukcji niekoniecznie muszą trafiać pod strzechy, tylko dla bardziej wysublimowanych powiedzmy gustów. Dlatego też powiedzmy i takie coś u nas powstało. Ja myślę, że te aukcje przyszłościowo będą miały tutaj rację bytu, bo dlaczegoż by na przykład nie oferować obrazów czy powiedzmy biżuterii starej. I myślę, że na takie coś też byli chętni. Czyli rozumiem, że ten piknik rodzinny, ta herbatka, to tak łączy tak naprawdę wszystko i każdy tu znajdzie coś dla siebie, i starszy, i młodszy. Myślę, że tak. Czyli będą kolejne edycje. Jak najbardziej. W drugiej części spotkania miało miejsce zwiedzanie pałacu, we wnętrzach którego swoje prace zaprezentowała m.in. Agnieszka Pawlitko oraz Cieszyńskie Towarzystwo Fotograficzne. Nowością była aukcja przedmiotów zabytkowych. Sprzedawcą tego wszystkiego, głównym oferentem, że tak powiem, jest stary kufer z Jastrzębia Zdroju. Mamy właśnie kolekcję porcelany, kolekcję kryształów nawet, lampy przeróżnej maści, no i oczywiście te przepiękne zegary. Jest to pierwsza aukcja u nas na terenie pałacu. Mamy nadzieję, że takich aukcji będzie więcej. Będą to wtedy aukcje zamknięte już ze specyficznymi jakimiś artykułami, które akurat będzie zapotrzebowanie na nie. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego XPL Marta Szymik. Niech święte złączą przyjacielskie koło, niechaj radość wy, niechaj radość wy.